Ta faza jest łatwa. Kurwa, zabił. Nie sądziłem, że się do mnie odwróci, szczerze. Ta faza jest łatwa, trudniejsza jest ta druga. W sensie trudne w niej w sumie jest tylko to, że jebaniec ma... Pala sobie jakiś taki kołowrotek z ostrzy. Tak, to też jest łatwe. Aha. Nie. Też tak myślałem na początku. W sensie... Wręcz byłem trochę smutny, że tylko to, ale no na szczęście ma tam drugą. Choć ta faza też jest trudna, ale nie przez niego. Tylko przez to, że te jego minionki mnie biją, a te minionki mają mnie na 3 hity. Chłop ma mnie na 2, one na 3. No. Kto to kurwa widział? Ja ogólnie nie za bardzo rozumiem tej fazy, w sensie nie wiem, na czym ona polega. Chłop w którymś momencie stwierdza, że będzie se napierdalał przeciwników dookoła jakoś i tyle. No i on to odpala i czy ja to mogę dodżować jakoś? Właśnie chyba średnio. Aha. Najgorszy pierdolec mnie trochę bije. Gorszy mnie pajac trochę bije.
Nie w tę stronę, dodżnąłem kopa. Siema Harry, drugi jesteś. Franie versus Palmasit, Hayakers i Mo. Uważam, że Franek mega słabo. Mega słabo ze strony Franka. Nie wiem, chyba stres go zjadł właśnie, tak jak mówiłem. Ale kiepsko, kiepsko było. No, Paramaxir co? No, krecha była wciągana przed tym, albo jakiś mefedronik. To odważniejszy był. I lepiej mu szło. Ale Paramaxir akurat jest dobry w ripostach i tak dalej, zawsze był. Więc akurat ciężko było go jakoś... Franek ogólnie miał ciężko. A co dopiero... Na jakimś stresie czy coś. No, słabo, słabo. Ta, Franek jak swój. No, Paramaxir w sumie, no... Nie wiem, nic złego nie zrobił. Poza tym, że cały czas wygląda jakby właśnie był mega nafurany. Aha. Się zastanawiam, czy to sięga na całą mapę. Szczerze, nie wiem, co ja mam z nim zrobić, kurwa. Już mnie ręka boli od klikania. Ej, to jest dobre, ty. A to. To jest zajebiste. Ale odkryłem atak.
Ciężko, no miał trochę, no, znaczy Paramaxil jest dużym wyzwaniem. Franek raczej nie jest osobą, która się napierdala, nie? Ale to nie tak, że go jakoś tam tłumaczę. Bo chujowo. Powinno mu wyjść lepiej. Nie wiem, co mam kurwa zrobić z tym jego. Rafael. Ja pierdolę, ale na ledwości totalnie, nie wiem jak to się udało w ogóle. Chciałem pociąg. Dzięki za hosta pociąg, dzięki bardzo. Nie wiem jak ja to wygrałem, szczerze. Ale no, mega prosty boss. O kurwa, patrzcie to teraz. Yeah. Dead. Nikt nie dołączył do tego? Serio? Pociąg to zdążył napisać cześć, a nie zdążył join wpisać. Nie wiem, co mi teraz zostało. Czy ja już mam tą Pride do bicia, czy nie? A, miłej gry, pociąg. Na którym miesiącu jesteś już? Chyba, że już któryś rok skończyłeś, no to. A, czaję, czaję. Też spoko. A ja tam mogę wrócić? Bo płonące szczątki dostałem, co prawda, ale czy ja mogę tam pod... Nie, już nie mogę, okej. Dobra, czy ja tu jestem ustawiony na walkę i to jest dla mnie okej. Bo na razie się będę bił tylko z pipkami jakimiś po drodze. Pytanie, gdzie ja mam kurwa iść? Czy to już jest Pride teraz? Czy jeszcze mi coś zostało? Jak to się nazywa? Darksiders. Boss Order? Po wodę poszedł mi wafel, o nie, męczennik. Nie rank.
Envy w Wraith, Last of Arise Slot było, Gluttony Pride w Wrath. Aha. A! Ja Pride'a mogłem wcześniej? A, bo może mogłem się... Dobra, zobaczymy zresztą. Does he now? Most urgently, it seems. Or you lose out on your cut. My cut? After all we've been through together, you think I... Of course it affects my cut. Please pay the Crucible a visit. Daddy wants a new pair of soul-slick shoes. You are filth. Oh, I indeed. Filth who knows where the good money is. If you're willing to play. Yeah. To jest ostatni etap chyba tego tygodnia. Dobra. Czyli zakładając, że już mogę wracać. Aha, nie mam teraz tego. Zakładając, że do niej mam iść. To lecimy. Nie, to nie jest miasto. Gdzie jest miasto? To? To jest miasto? Tak. Zobaczymy, czy to to. Nie ma cukru w sklepach i mleka bardzo mało też? Czemu? U nas nie by, u nas było dzisiaj, jak byliśmy w sklepie. I mleko, a cukier w sumie nie wiem, cukier ostatnio kupowałem. No i co, to to raczej. Bo jak się oddalam... No. To na stówę już mnie tu każe mi wejść. Dobra. No tylko to jest taka... No nie może być prosty boss raczej. Nie tak jak ten teraz. To na pewno. No dobra, sprawdźmy może po prostu. A, pomoc ma podrożyć. Za chwilę, że rozpoczniesz ostatni akt, powrót do wszelkich niepokonanych bossów stanie się niemożliwy. Kontynuować? Nie. A? A. Co? To było śmieszne w ogóle. Ale dlaczego będzie niemożliwy? Siema, ziaba. Kurwa, to nie wiem, no Kerfią u nas chyba był, nie wiem. A czemu mógłbym nie móc wrócić? Czy jest jeszcze jakiś boss, którego nie pokonałem? No tu powiedz, ta Envy była, Wraith była, Last of Arise Slot byli. Gluttony nie był, no Pride teraz ma być, Wrath znowu. I tu jest spoiler. Okej, okay, no to tyle, idziemy. Ale nie powiedziałem spoilera. Po prostu sam sobie zaspoilerowałem. Jak tu pięknie. Dobra, otwierać, kurwa. Naklepiemy się. Aniołki jebane. Halo. Cześć, to już jest ona? O kurwa, to już jest ona. To już koniec? Nie, no jeszcze dwa albo trzy bossy. Chyba dwa. Nie wiem, czy... Ona jest jednym z nich, nie? You are proud.
See, I never understood why pride was considered a deadly sin. The power you feel now after having completed an arduous task, isn't it empowering? You've shown great promise, done exceptional work. Don't you deserve something for it? Perhaps, but not from you. Before you make a tragic mistake, I'd like to make you an offer. Masz dziaba w ogóle lepszą wersję Last. Tutaj. You've seen the state it's in. Powiedzmy. You're smart enough to know that someone somewhere has lied to you. There is no plan. There is no balance. It's all lies. But imagine if it were true. Imagine if you and I truly set up the direction. Order. Isn't that your true purpose? Ja porównuję tylko te dwie, a nie do jakichś twoich weebowskich hentajców. At one time that speech might have worked on me, but that was when I did not understand how ugly pride could be. Thank you for your generous offer, but if this world is to be fixed, neither of us will be the ones to do it. Jak podoba mi się, że te piorunki... Ma jakiegoś dasha do mnie. Ma jakieś walnięcie w ziemię. Do tego ja możliwe, że muszę coś rozwalić. Dobra, nie to. Może ją można tylko kontrami bić na przykład. Nie denerwuj się, chyba, nie denerwuj się. Pograj sobie w tą bajonetkę czy coś. Już przeszłam, dziękuję bardzo. A no tak, na extra easy, tak? Czy jakoś tak? Było przechodzone. A ten kod chyba taki spoko dosyć. Jak takie urywki widziałem u kogoś, to widziałem, że to... Znaczy, no to jest chyba jakaś przygodówka, że sobie tylko łazi. Czy ja mogę stąd wyjść w końcu? A mogę. A czemu mi mówiło, że nie mogę wyjść? No to, że tam chcesz łazić tym kotem, coś se właśnie po klawiaturze możesz chodzić. Jak wchodzisz w jakąś farbę, to roznosisz tę farbę. Takie małe rzeczy, które wiesz, ci się podobają w każdym. Aha, no to. Moment, chyba gra zakładała, że pokonam Pride za pierwszym razem. No cóż. No nie zesraj się. Dziaba, graj sobie na jakim poziomie ci pasuje. Jak chcesz tylko grę przejść, to sobie przechodź, tak. Po prostu i tak będę cisnął bekę, że na very easy grałaś. Ja nawet jak na najwyższym gram, to się śmieją, że na easy gram. Może to mogę jej jakoś przerwać. Dobra, pęka, pęka, widzę to. Nice. Ej, to mnie bije niestety.
O kurwa. Co mam z tym zrobić? O kurwa. Chodź tu, kurwa. Co tu się wydarzyło? Po chamsku się ta gra teraz zachowała. Czekaj, co się stało? Zwyzywany zostałem? Co ty napisałaś? No, czyli co? Skillowi gracze versus spermiarze po prostu. I to jeszcze weebowscy spermiarze. No. Piękna sprawa. Skillowi meanwhile 404 wyjebki. Nie wiem, czy na drugiej fazie nie powinienem na daszu grać. I pytanie, czy mogę się przedaszować przez laser, czy muszę przez niego przeskoczyć. Bo przeskoczyć się na pewno już da. To widać było. Aha.
Jak to się stało? Co ją tam uderzyło niby? No i spróbujmy bez tego. Bo to teraz zmienia. Kleja tak zwana, no co? I nie, niestety nie mogę tak robić. Wydaje mi się, że lepiej, żebym dostał od niej. Ale... nie od lasera, nie? No kurwa! Czasunek. Znowu. Znowu update był? Kurde, co ile oni te update'y dają? Tydzień? Ups. Chodź tu, proszę cię, chodź. Idę o dychę. Kurwa, że ona ma drugą, że ona ma jeszcze jakąś fazę po tym. Nie chcę mi się wierzyć, że ona jest taka prosta. W sensie, no nie jest jakaś super prosta, ale w porównaniu z niektórymi przeciwnikami. Chyba, że odkrycie tego dasha i ataku było jakieś, nie wiem, zbawienne. Dwa achievementy ci zostały. No, ja wczoraj też jeszcze raz sobie zagrałem i... nie, chyba nic nie wbiłem w sumie. Jedyne co to złożyłem, te ptaszki dwa. I rzeczywiście są mocne. Jak są ulepszone na fulla jeszcze, to są mocne. Ale tak to średnie. Mocno, także długo trzeba za tym czekać. A, gratuluję Maciek, fajny początek. O, zajebisty początek. Thank you.
Mega się nie postarałem. No. Co? No może to teraz odpalać? Nie wiedziałem. Odcięła sobie głowę. Jezu. A ciężko jest mi sobie wyobrazić jakby przestrzennie ten laser jebany. W sensie wydaje mi się, że mniej więcej ogarniam, bo to jest chyba sześcian, ale no i tak za słabo. Chociaż nie, czekaj. No nie, tam gdzie on się porusza to jest sześcian. Chyba. Odpaliła się. Wiem co zrobię. Jak będzie się zbliżał do mnie ten laser. Ale jak mnie zbejtowała, nie? Nie, to było tak chamskie. Jak ten laser się zbliża, to ja muszę F jakoś kliknąć wtedy. Bo mniej więcej czas, w którym wytwarzam te na przykład pioruny, znaczy w tornada, będzie chyba zajmie tyle, ile przejście tego laseru koło mnie. Ja nie wiem, czy laser mnie na hita bierze. No, chyba nie. O.
O kurwa. Jeszcze tak nie dostałem po pizdzie. Kurwa mać, ale zgridowałem. No kilka wyjebek niepotrzebnych, strasznie. To duży grid. To łatwe ataki ma po prostu, na razie. Kurwa, dostałem? Siema pseudo. Tak, Paladins, no. Tylko jeden na jeden. Normalnie Paladins jeden na jeden, stary, tak o. Kurwa, no chodźże tu. Kurwa, zły dasz. Jeszcze się nie leczyłem. Ja pierdolę. Myślę, że nie widzieć. Bo jak nie chcesz, to nie musisz patrzeć, nie? A jak nie widzisz mnie, to też innych nie możesz, nie? Yeah.
Kurwa, daszę? Rolę? Co ja robię niby? Co, zagraj, zagraj, śmiało pseudo. Coś szybkiego? Ty, Vampire Survivors. To jest chyba gra dla ciebie. Tam jest szybko, pół godzinki i masz rana skończonego normalnie. No, spróbuj, spróbuj co. Dasz. Roll. Napierdalanka ile wlezie. Roll. Napierdalanka. Roll. Prawie dostałem, poczekać. Roll, dobra, chujowy. Roll. Roll. A? A mnie nie trafiła teraz, tak? Kurwa, odpaliła się. Myślałem, że się nie odpali, szczerze. Powiem ci, że bez czosnku da się wygrać? No, tyle to ja wiem. Gdzie ta moja postać? Nie! No, patrz te kurwę, no. Będzie się chować za laserkiem, dzieciaczek. Wydaje mi się, że najlepsze jest bicie się przy tym. Zaraz przy tym laserku. Padłem. Kurwa mać. Spoko, pseudo, spoko. Czyli też na koniec wampirki? Nie. Wczoraj nie było wampirków na koniec. No chyba, że miałbym skończyć grę wcześniej, no to spoko, ale nie skończę jej raczej. Więc życie. Bądźmy realistami. Dobra, odpalaj się. Come on.
Ja robię. Ale odpierdalam syf. Strasznie się gubię z laserem. Źle, że się tak gubię. A właśnie, skończyłem bibliotekę z Dunek. Skończyłem bibliotekę dzięki tym ptaszkom właśnie też. Na hyperze, co prawda. Nic za to nie dostałem. Myślałem, że coś dostanę. No to wszystkie chyba, znaczy tak mi się wydaje, że wszystkie gry tego typu podobne pseudo są podjebane właśnie od tej gry. Od tych wampirków. Pewien też nie jestem, bo może oni też od kogoś podjebali. Ale na pewno one były takim boom. Nie wiem dlaczego myślałem, że ona ma te tarcze i odpala teraz te kulki z jakiegoś powodu. Dzisiaj ponad setny raz wygrałem na pierwszym stage'u Boss Rush dali. Kozak. O, Boss Rush fajny tryb. Myślę, że w ogóle gdybym tak totalnie na spokojnie grał, to bym ją mógł tak za trzecim razem max zrobić. A że ja chcę jej władować jak najwięcej obrażeń, to griduję. Kurwa, no i na przykład teraz gridowałem sobie, nie? To zagraj na spokojnie, ale ja nie lubię właśnie tak grać. Tylko z jednym bossem tak musiałem robić. Poza tym, jak gram tak jak teraz, to wygląda jakbym coś umiał. Yeah.
roku? To w ogóle było tak głupie. Wypchnęła mnie po prostu w laser. Szmata. O dziwka. Ej, wiem, pociąg, bo nigdy w sumie nie pytałem, bo ty się w takim alternatywkowym gronie możesz poruszać, nie? W sensie nie wiem, czy się poruszasz, ale możliwe, że się poruszasz. I takie pytanie mam do ciebie. Czy kiedykolwiek kogoś zmisgenderowałeś? Ale tak, żeby ci zwrócił uwagę, nie? O to mi chodziło. A, myślałem. Dobra. Nie, tak po prostu chciałem zapytać. Chodź tu! Nie było znowu! Kurwa! Siema, Andy. Ale ja tu dużo zjebałem. Ogólnie. Nie Envy. Gdyż jest to w naszym państwie zakazane. Rafael. Nie, stopującej też nie wolno. Chyba. Z tego co mi się wydaje. Jest. Wydaje mi się, że jest. O nie.
Nudne The Survivors? Okej, okej. Prawda. No ale to widzisz, miałeś chwilową grę na chwilę, teraz możesz kolejną sobie znaleźć. Widzieliście to? Kurwa, ktoś to widział? Czemu chcesz? A no tak, bo idzie ta... Ja pierdolę. Ale widzieliście to? Przysięgam, że ja to zaplanowałem. Żeby stanąć za nią wtedy jak ten. Ja mu grałem? No szkoda. Ty nawet pewnie, Harry, nie wiesz, o co chodzi. Piłeś piwo strzelec? Chyba nie. Nie przypominam sobie, że mam takie... Ijo, ijo! Nadziałem się, słyszałem jeszcze te takie pstryp. To jest to, że nie można podczas tych kombosów przerywać i trochę bolesne to jest niestety. Chujowe, ale ma 7%, taki nawet średni. Nie no, każde piwo, które już ma powyżej 6%, to jest okej, nie? Kilka poziomów wyżej leci z automatu. Bo każdy szanujący się człowiek wie, że piwo jest po to, żeby się napierdolić, a nie żeby se pić. Hehe, 420. O nie. Barmańska ma 25% i kosztuje 12 ziko. No tak, barmańska też jest spoko, jak najbardziej. Ale piwko też się do tego zalicza. To co ja zrobiłem? Waste. Por quê? Não, não faça isso!
Nie, ona musi mieć jakąś drugą fazę. Chodź tu, kurwa. O, jest koniec? Jo, dupia. He too was proud. Tell me about the council. Your so-called masters are infected with pride. O, ma normalną buzię. Chociaż w sumie aniołowie tak mają. Who do you think released the seven from our prison? What purpose do we serve without humanity to corrupt? Tell me my words do not ring true. You cannot deny the pride that still resides within you. Can you? Enough empty flattery! Tell me everything. Barmańska na stream? Właśnie nikt nie chce ze mną barmańskiej pić. Ja ostatni raz barmańską jakoś w liceum piłem. Każdy mówi, kurwa, barmańska, barmańska, a to kozak wuda była. Czy jak to wudą w ogóle można nazwać? Your enemy is right. You should feel pride, but you do not. You only feel fear. Fear that you came this close to greatness, only to fall! See? Your council betrays you. O kurwa. Watcher? Always so pretty. Oj, oj, oj. I used to be so jealous of you, sister. Envy! To jest envy! Oiler! Oiler! Ej, serio na 420 zostało? Wow, ale wygląd! O nie, czyli to będzie walka po walce od razu, tak? Czy jak? Nie, ona wykurwia chyba, tak? A, ona zniknie, będę musiał ją gonić. Kończ na 420 macie? Dobra, to koniec już. Ale się. Pride had it right. The Charred Council set you up. They want us all dead. All seven sins and the horsemen. No! Oh, but I knew better. Mądra Envy. Ale to jak spopieleni nie wiedzieli o tym, że ona udaje obserwatorkę? Czy jak to się stało? Później ją przejęła jakby, czy co? Oj, oj, oj. A, żyje. Ale domina. Pride goes before the fall. A bit on the nose, but the message is clear. O nie, to jest Sparta. Dobra, koniec gry. Wygraliśmy, niestety. Worst ending to był. Nie, serial nie oglądałem. Z filmy z dwa oglądałem może.
i jakieś urywki. Ale słyszałem, że się śmieją z tego serialu. A człowiek ją uratował. Well, looks like you've been busy. Doing what? I have no idea, other than getting your ass handed to you. Who are you, human? To speak to me like this? Oh, I'm just another refugee, like you. But I'm not strong enough to defend the balance. That's your purpose. I have learned. Aha. Nie wiem, że I am weak. Well, maybe now you finally understand how all humans feel. Pulled into a war they never asked for. Left to their own devices against forces they cannot possibly understand or effectively fight. All of humanity has been betrayed. And yet, they still fight on. What about you? I strayed from the path. I have been jealous. I have been wrathful. I have been lazy. Worse and more. All the things the seven sins stand for, and I have paid dearly for it. So in other words, you have lived. Yes. Rind. Good then. Finally alive. And with life, there is always hope. Hope? I was humbled in my battle with Envy. No doubt she's on her way to destroy the Charred Council, even as we speak. And I remain stranded on Earth. So when you speak of hope, human, I cannot concur. All hope is lost. No. Haven is built on hope. Come, speak to Ulthane. You'll see. Nie wiem, czemu zawsze to oko jakby taką krechę robi jej na klacie. Nie wiem, czy to było zamierzone przez twórców. Zawsze jak ona gdzieś się pojawia po raz pierwszy, w sensie w jakiejś cutscence, to takie coś się odkurwia chyba. Ma tego, jak on się, Saurona na klacie i co, idę do nich, czy co? Why did they help me? It's kind of what humans do. And the fact that you sent more than a few survivors our way didn't hurt. All for naught. We didn't pull you from the rubble to quit now. Envy holds the power of the Seven. Betrayal can be seen on your face. Left for dead like some useless discarded thing. But it is not over. Here. Take it. A gift from the Lord of Hollows. Deserves to be in stronger hands than mine. You know not what you offer, horseman. It cannot be serious. It's important. Clearly, I'm not worthy. Don't you want it? This was not meant for me. The Lord of Hollows knew whom he was choosing. His faith will not be questioned. Not by me, anyway. What? This milestone should be acknowledged. If you won't do it, I'll do so for you. A reflecting pool? Aye, with a few adjustments. But it's only meant for you. Will only take you to your heart's desire. I desire only to finish what the council began. Find your resolve, horseman. It's all you have now. And it is what you need if you're to stop Envy and unseat your former masters. To czas mnie zastanawia, gdzie Ulthane ma mózg. Ta jego głowa jest taka, no, dość płaska. Znaczy ja mam jakieś przedmioty. Gówno.
Ale miałem też... A, jest duży odłamek. Jeden mam taki. How can a hammer aim to lay down a mighty heart carry? Interesting. All right. Let's see what I can do for you. Dobra. Lub... O, myślałem, że wskoczę sobie po prostu. Ale nie ma za dużo mocy, mam wrażenie. Serio? Oni są tacy do pizdy? Nie, nie wiem, Envy. Jeszcze słyszę. Seriously? No, but it was worth a shot. A, no to sekup, cokolwiek to jest. No, fajnie. Dobry początek. Deduwa na start? Oto szmata. A, rozpierdałem za pierwszym. Tako. Żarcik. Kurwa, za pierwszym, jakbym skończył tak grę 420, idealnie. Picie wysokocukrowe? Ale po co ci takie coś? To pomija wszystko. O jest, ładowanie jest jeszcze. Imagine, za każdym razem ładowanie. Smaczne. Było los. Nie.
Ale... Ej, dobrze mi szło, nawet. A weź to wyślij gdzieś, jak to wygląda w ogóle, NB. Z czego to jest? Jest, nie wiem, jakieś owocowe? Ty co, z białego cukru po prostu? Woda z cukrem? A, myślałem, że się zjebała gra. A znam to! Piłem to kiedyś! To piłem to, ja nie wiedziałem, że to tak się nazywa. Jezu. Rzeczywiście, chyba w Anglii to piłem. Kurwa, jak to dawno temu piłem. Oni chyba Nedloga nie zmienili przez ten czas w ogóle. Nie pamiętam już, jak smakowało, ale chyba było spoko. W Polsce nie ma? Pewnie za dużo cukru. Dobra, ale to ma w sobie kofeinę, czy... Jedyna energetyzująca rzecz to ten cukier w środku. A, pobudzę cię tym, że ma dużo cukru. No tak, tak. No energetyki właśnie... też na tym polegają, nie? Tylko, że jeszcze kofeinę mają zazwyczaj. Znaczy, zawsze chyba. Nie wiem, czy w Polsce jest jakiś energetyk bez kofeiny. Kurwa, no przecież to jest tragedia, że za każdym razem tak muszę. Powinno mnie, nie wiem, cofać do tej rozmowy czy coś, a tu ładowanie za każdym razem. Też ma to. Strollowałem. Co tu dużo mówić? Dlatego większość jest zero cukru? O? Co to znaczy większość jest zero bez cukru? Nie wiem, większość energetyków nie jest bez cukru. Chyba. Większość właśnie jest z cukrem. W ogóle cię słodziki pobudzają? Właśnie lepiej jest chyba pić z cukrem, o ile słodziki nie pobudzają, nie? Bo jak pobudzają, no to nieważne. No nie, no chuja pobudza, no wiadomo, no ale to jest jakieś tam połączenie, nie? Z tym, no to... Takie coś cię pobudza, jeśli ograniczasz takie rzeczy na co dzień, nie? Wiesz, jak mało kofeiny pijesz, mało cukru wpierdalasz. Kurwa. Ja pierdolę.
Dobra, nie odpalam F. Nie odpalam F, bo mi to tylko przeszkadza. Nic nie widzę. Nie wiem, te tornada są zajebiste, bo bardzo dużo biją, ale no niestety nieopłacalne też przy okazji. Też zazwyczaj jest tauryna, a to nie jest tak, że tauryny właśnie już nie ma w energetykach? No nie, czekaj, nie ma chyba prawdziwej tauryny, tak? Czy coś takiego? Patrzy tu, patrzy tu. Ale reklama dojebana. Słuchaweczki jakieś są. Wejdź do gry o nagrody. Kurde, słuchaweczki z PKO? Chciałbym takie. Nie wiem, czy ja jestem w stanie to... O? Kurde, drugie podejście mi poszło najlepiej. Ona tam w sumie mało życia miała strasznie, nie? O, jak szybko przeszło. Nie było laga. Kurwa, co mam z tym zrobić? Niby. Ta kosa mnie tak denerwuje. Fifka, fifka. No i w sumie nie sądziłem, że dzisiaj skończę. Raczej spodziewałem się jeszcze z dwóch streamów. A to jest chyba już ostatni boss. I co najwyżej mógłbym coś z dodatków robić, ale dodatki to są takie... Z jednej strony masz jakieś mini łamigłówki, a z drugiej masz tego... jak to? Tygla. Więc to nie jest żadne kopium. No chyba, że naprawdę, nie wiem, ona ma z trzy fazy czy coś i będę się tak jebał, no to może tak. Dodge! Where dodge? Where dodge? No i co to jest teraz? I teraz też będzie lag? Kiedyś lagów nie będzie?
Dlaczego? Nie wiem, to jest jakaś kpina. Co jest? Czemu wcześniej mi tak dobrze poszło, a teraz pizda? O! I tak powinno to wyglądać właśnie. Kurwa, nie wiem, dobry dobór ataków z jej strony jest S, nie? Ale zły i jest pizda, tak zwana, dla mnie. Dlatego jeszcze ta furia, nie? Żebym, nie wiem, na tym odpalił furię może, zawsze jakieś obrażenia bym wbiła, na tym to nic nie robię. Nie wiem nawet na jakiej mam na zamrożeniu na przykład. Kurde, może lepiej by było, jakbym atakował z daleka? Czekał na te... Na pociąg. Czekał na kontrataki po prostu. A tak się śpieszę. O, już myślałem, że zjebałem.
Kurwa. Przepraszam bardzo, co kurwa te moje tornada robią? A, czyli dało się podskakiwać na tym, okej. Ty mi najebał po prostu za to, nie? Za takie coś. Dobra, zmieniamy, tak, zmieniamy tryb w takim razie na kontrataki. Szmata. O, sorry. Dobra. Teraz powinienem z 500 jej bić. O kurwa, 700? A, bo ona na start nie bije tych przecież.
Chodź. Co tu się w ogóle wydarzyło? Ja chyba jednak muszę koło niej się bić, nie wiem już sam. Bo ona później jej odbija i ona nie robi tego daszu z mieczem, tylko cały czas nawala jedno i to samo. O nie, zacięło się. Zresztą nic się nie da zrobić. O, i o tym mówiłem w ogóle. Tu coś z jej z oka wystaje. I tak często jest, jak ona się pojawia na jakichś cutscenkach. Ale wskazówka fajna. Kurwa. No nie mogę. Co tu się stało? Czemu ją? Czemu mackę bierze? I chuj ten atak jebany, nie? Nie umiem, Sauda, nie umiem literować. Jakie są twoje widełki wiekowe, jeśli chodzi o kobiety? Nie wiem w sumie. Chyba zawsze mówiłem, że... O kurwa, źle pominąłem. Dwa lata w przód, dwa lata w tył. Chyba. Dobre, dobre pseudo, no, zabawne. A, ty o sobie mówisz. Nie ma 420, nie, nie. To łatwo by było. Come on!
kurwa. Nie robi, nie robi się tak. Kurwa, znowu. Nie wiem, pseudo, ty w ogóle za każdym razem sprawdzasz moje panele? To stream, czy co? Fajnie. W sumie, bo nadrabiasz średnią za wszystkich, bo nikt tego nie robi zazwyczaj. Hamuj się, kurwa. Kurwa, jak ja nienawidzę. To jest jej najgorszy atak, kurwa.
W ogóle każdy atak, który jest jakiś wokół siebie, coś rzucasz, jest tak spierdolony po prostu. No i widzicie, co się odpierdala? No i zobacz, gdzie ona to rzuca, no ja pierdolę. Kurwa, ta macka cały czas. Dajcie mi już spokój. Ja wiem, co się odpierdala z tymi tornadami. Wiem, co się odpierdala. Chyba to jest koniec, no. To jest... To, co się odpierdala z tymi tornadami, to to, że one dalej widzą tę mackę i one lecą do tej macki zamiast do niej. Super. 10 na 10 gierka po prostu. Ja pierdolę, no jak można tak zjebać? Czemu ta macka jest jakimś cudem dalej wygrywana pod ziemi, pod ziemią? Opa, rzuciło w nią. Matczest chyba. Letki Matczest chyba. To też jest śmieszne. Nie w Gothica. No to chujowo, że mogą być pod ziemią w takim razie pseudo.
Chujowo. Nie podoba mi się to i niestety Gotika nie będzie w takim razie. Cholera jasna. Ale żeś zjebał. No i gdzie, kurwa, gdzie? Ja pierdolę, no nie wiem, kurwa. Tak zjebana rzecz. Tak po prostu mała, nieistotna rzecz, a tak pierdolić całą rozgrywkę. Nie mogę jednak, teraz to już ci nie uwierzę w żadne twoje słowo, pseudo, widzisz. Zmieniasz narrację tylko po to, żebym w to zagrał. Nie fajnie. Nie, no nie wydaje mi się, żebym do 500 dobił. Jestem za blisko ogólnie zwycięstwa tutaj. Po prostu muszę w jakiś dobry sposób połączyć ten celownik i brak celownika, nie? Nie, bo tornada muszę stakować najpierw. Tornada muszę najpierw wystakować. Jakbym mógł cały czas tornada wysyłać, to XD by było. Ostatni boss? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Po tym powinien być koniec raczej. Pytanie, czy ma drugą fazę jakąś, nie? Ale wydaje mi się, że nie, bo teraz są wszystkie ataki. Najgorsze, że to nawet nie jest jakiś specjalnie trudny boss. O, wow! Strollowałem, przyznaję. I nie wiedziałem, że ona może jeszcze ten atak wykorzystać. Nie
Kurwa. Mogło być trochę lepiej. Mogło być trochę lepiej. Kto wygrał? Brawo Mateusz, gratuluję. Ale tutaj punkciki zabierasz. Ten atak nie może go być, kurwa, ten atak jest tak niepotrzebny w tej grze, po chuj ten atak jest, ja się pytam. Na co jest taki atak, kurwa? Zbugowana macka i ten atak, to jest, kurwa, tyle. Wyłączyć to w pizdu i wygrywam tę walkę od razu. Kurwa, tak bym temu atakowi zrobił, nie? Nie mogę, po prostu, no. Te motka, w ogóle, jak ona się nazywa w ogóle? Mammon Rage. Oops. Oh. Oj. Nie. Fuck! Bym F kliknąć. Nie wiem, no masz celownik i po chwili nie masz celownika, bo... Znaczy masz dalej celownik, tylko zmienia się na mackę, która jest pod ziemią. No nie wiem, no. To, kto otworzył tę walkę? Czemu gry zawsze są w miarę okej na początku, a im dalej, tym więcej bugów jakichś losowych? Nie wiem. Teraz też naprawdę sprawdzałem tylko początki gier, żeby mieć z głowy, a dalej już chuj. Top 1 streamer polski? Chyba, znaczy nie wiem. Prawdę mówiąc, to może tak. Ogólnie myślę, że właśnie streamerzy, z którymi są jakieś memy. Emotki. To są dobrzy streamerzy raczej, nie? Znaczy dobrzy, no tacy... Do zapamiętania. Zobacz, Demonza ogląda zawsze mniej niż 1000 osób, poza filmami. A każdy wie, kim jest. To samo Jasper. No i oczywiście, kurwa, macka.
No, pierdolę. No, Arkul też właśnie. Arkul, znaczy, tylko że Arkul jest ogólnie nudną pizdą strasznie, nie? Ale no jest teraz ostatnio, to jest bardzo dużo memów z nim. Więc no, też do zapamiętania, chłopak. A na czat za bardzo nie patrzę, szczerze. Nie wiem, co tam się dzieje. Ja nawet nie wiem, jaki on ma czat. Coś w stylu, a super ci idzie, Krzysiu? Dawało mi się, że on Overpowt ma raczej też taki półtoksyczny czat, nie? Prawie zdążyłem. I zrobiła ten atak, nie? Kurwa. Uciąłbym jej tę łapę z kosą. Z tego, z kim grany i... A, o to ci chodzi. No ale kurwa, no... 2K22 i myślisz, że ludzie o lidze będą pisać? Jak jeszcze kurwa... Ja rozumiem, Harry, nie? Ja rozumiem wiele. Rozumiem, kurwa, nie wiem... No wiele rozumiem, ale ty chcesz, żeby ktoś komentował grę Arkuela na topie? Przecież tam albo u niego na czacie jest tak jak u mnie, że gadasz sobie o czymś innym kompletnie, albo idziesz w spanko po prostu. Bo nie da się gadać o topie. Tam się nic nie dzieje. A jeszcze jak dwa golemy są, to już w ogóle. Nie wiem, jaka teraz jest meta. Ja w ogóle mam bardzo słabą reakcję na to. Mega słaba jest ta reakcja. R zamiast shifta kliknąłem. A, Mundo Malfa i Kledioric. No to stary, no to pamiętam Wiktorkiem jeszcze grał chwilę. Chyba Karmą, chociaż nie pamiętam, czy on grał akurat nią, ale no... Czego ty się spodziewasz w takim razie, no? No o czym masz gadać? Jak jesteś w dżungli, to sobie możesz pogadać. O, patrz, ten midlaner, nie wiem, chuj. Na przykład, nie? A jak jesteś na topie, to on pewnie nawet na mapę nie patrzy. Już pomijając to, że pewnie ma zasłoniętą. Już wiem, na co te F-ki będę trzymał. Ciekawe, jak ona nie trafiła w sumie. Zresztą no to też
Trochę, znaczy wiadomo, że słabo, że wszyscy nawiązują co chwilę do tego samego u tego Arquela, ale on też teraz taką metę ma u siebie, nie? Trochę. Takie klipy, których nikt nie chce puszczać na streamach, bo są dwuznaczne. Nie. Ja pierdolę, no. Mata. Strzelać do mnie zaczęła. Żartujesz sobie ze mnie. Nie no, no po prostu to, że ja w powietrzu jestem taki useless. Na tych defaultowych kontrolach to jest... Ale dobra, to jest do przeżycia, bo bardzo rzadko musisz skakać w tej grze na szczęście, więc... Poza tym, że na początku musiałem często korzystać z tych kombosów, to jest totalnym idiotyzmem, że ja korzystam z kombosa w powietrzu, a koleś, kiedy ja upadam, może mnie napierdolić po prostu. Gdzie jest, ja padam na max 2 hity od każdego, nie? Ale spoko, spoko, bo później nie musiałem z tego korzystać, więc to nie jest jakiś duży problem. Co i tak jest według mnie błędem w grze. Ale no tutaj, w sensie nie wiem co zrobić po prostu z kosą, ale to jest jak najbardziej spoko. No i macka jest zbugowana, no to jest... To tyle. No ale tutaj co chwilę jest jakiś bug. No i znowu, nie? To też, nie wiem czy to było zamierzone, że ja rzucam ten kontratak i ten kontratak się w czymś rozbija. Raz widziałem, że została gdzieś i nie wiem, czy jakaś ściana się niewidzialna robi, czy coś. Czy tak powinno być, bo no to akurat jest możliwe, nie? Sorry, już tyle się biłem, że po prostu staram się analizować jakoś tę walkę. Bo co mi zostaje? Jezu, jaki ciepły już ten Tiger. Ha!
No ty żartujesz sobie. Nie, no nie mogę, no. No mam pewien pomysł. Odpalę, może. Chociaż nie, bo nigdy nie odpalałem. To nie będę. Ja chciałem odpalić którąś podkę, która mi siłę daje, czy coś, ale nigdy, na żadnym bossie w sumie wcześniejszym nie odpalałem, to tu nie też nie będę odpalał. No powinienem szczerze korzystać z tych... tego. Powinienem z tego korzystać. Na tym najwyższym. No tutaj w Paincie zrobili takie, widzę. No, no, no. W Paincie to było robione na pewno. No dalej. ...452 back max? No w gimpie bardziej, tak, no bo w Paincie to w sumie nie możesz tego zrobić. To bardzo. No i nie zapowiada się dobrze. Nie. Ja pierdolę, nie zauważyłem tego. O, dobra. Weź. Dzięki. No dawaj. Azi bam. Nie strzelaj do mnie, kurwa, do Polaka? Znowu do mnie strzela. Nie zdążyłem. Nie strzelaj, kurwa, do mnie! Nie, no... Dlaczego? Nic przez te tornada nie widzę, jebane, no. Miały mi pomagać. Najgorsze jest to, że... Ja mam najbardziej maksowaną tę broń i żadnej innej furii mi się nie opłaca używać. Nie, kurwa, nie! Dlaczego? Tak się żyje, nie? Dobra.
Teraz to mamy jak coś. Musimy to mieć. 450 wyjebek. Idealnie, żeby to zakończyć. Ludzie będą myśleli, że wow, jaka równa liczba. Nie, żadnych 50. No nie ma chuja, przecież ten boss jest zbyt prosty, żebym 50 jeszcze zaliczył. Dobra, nie, powiem tak. Może będzie 50, bo się okaże, że jest druga faza jeszcze. Że ona mutuje i robi jakiegoś, nie wiem, wielkiego chłopa, mieszankę wszystkich grzechów naraz. Czekam za tym. Ale chyba nie. Tylko Last była taka pojebana, że miała ce chłopka wezwała na tego. Do bitki nowego. W sumie sam się wezwał. Już myślałem, że nigdy nie przejdzie do ładowania. Dobra, tak długo się ładowało, bo usuwało wszystkie bugi z gry. Jak coś. A? Nie. Dobra. Essa na nią. No i znowu. Ouch. No i dostałem jeszcze z tego, nie? Pojebany zasięg. Ej, w nosie mnie kręci. Dwa razy? Pierwszy raz tak zrobiła. O, zajebiście. No ty ku... Zdeklikałem! Nie można, jak się taszujesz! Ja pierdolę!
Czemu zgridowałem Zetkę? Zgridowałem ją, kurwa, zgridowałem Zetkę jebaną. Zgridowałem Zetkę, nie, zgridował Zetkę, ja pierdolę. Czemu się wcześniej odpaliłem? Czemu nie zdodżowałem najpierw? Mogłem zdodżować, rzucić E, Zetka i koniec. Koniec gry po prostu. Automatycznie. Ja też, ja już byłem przekonany, że to teraz. Pierdolę, no. Tak strollować. Tak kurwa strollować grania. Kurwa, czy ktoś widział, żeby ktokolwiek tak strollował jak ja? No ja kurwa nie widziałem. Autentycznie nigdy nie widziałem takiego trolla. A to kurwa. Było słabe. Wow. Tak bardzo bym chciał drugą fazę teraz, by mi chociaż tak smutno nie było.
I cofnijmy jedną wyjebkę, co? Bo ja raz doliczyłem za dużo. Do ligi czego? Harry, co to kurwa jest? Ajajaj. Jak skończysz na 457, to pozwalam na cofnięcie? No już skończyłem, tu już ci nic więcej nie stanie raczej. Ale nie cofam, nie cofam. Jak Liga Mistrzów, tylko dwa poziomy niżej? A, no bo była Liga Europy kiedyś, nie? Znaczy jest chyba nadal jeszcze. Chyba, że to zmieniona nazwa. Jeszcze jakaś, a nie, bo teraz Narodów jest Liga, ale to Narody. Ciekawe, co Rada z Popielonych teraz powie. No, zajebiście ci poszło, a teraz wszystko. Co, a teraz wszystko rozjebiemy. To jeszcze dzisiaj? Tak, tak. Przedstawiłem. Teraz braciaki powinni przyjść. O kurwa, pa, zamiana w ogień i chuj. Pa, co się dzieje tam? Moc ludzi. To jest łajdaczka w angielsku? Pan ze wszystkich rzeczy stwierdziła, że chce to rzucić. To nawet nie ten niebieski. Ciężko mi bawi, ja coś będę robił? O, 3 achievementy dostałem. Obrońca ludzkości, wcielenie śmierci i ścieżka jeźdźca. To chyba są za poziomy trudności i... no i chuj wie co. I za zakończenie gry pewnie. They wish to see them annihilated. You know this, but perhaps you don't know the reason. Even before the apocalypse, why were your lives so hard? Because you were created for a great purpose and left unprotected. So those who fear you have set out to destroy you. Patrzcie, ludzkość taka ważna. And wars and sin that they blame on you. They all fear you. That fear can be used against them. Humanity can win this war. Look around you. This is what's left. Jest Mati tutaj może jeszcze? Czy już nie ma? No shape to fight a war on the scale you suggest. No. You must hide. From the eyes of heaven and hell. The council? Powiedz mi, czy ten, czy Genesis jest jakoś... w sensie później, po tym? Wcześniej? Czy coś? A protector?
wiesz w ogóle. Może nawet nie wiesz. A nie, jeszcze tu jest właśnie. Tego chłopa jeszcze muszę napierdalać. Dobra, to chuj. Widziałem to gdzieś, w sensie jego mordę. O nie, jeszcze ten z rogiem. Ten z rogiem ma mnie kurwa na dwa hity, a ten to w ogóle na jednego ma hita mnie. Chyba, że to jest jakby taki boss na zasadzie bije jakieś fale, coś takiego. Co? Czemu pan czarnoskóry? Jest, jest przed jedynką, a okej. Okay. Bez jedynka, dwójka jest chyba jakoś w tym samym momencie chyba, bo oni po prostu są rozdzieleni. I to jest trójka chyba po tamtych dwóch, jeśli się nie mylę, nie? Na pewno jest po tamtych dwóch, bo w sensie na pewno jest po jedynce, bo jest już złapany ten. No oni wszystkich kurwa na hita biorą, a ja muszę się męczyć z takim jednym pimpkiem godzinę. Uważam, że buffowanie tych mniejszych przeciwników nie ma sensu, jeśli jestem coraz silniejszy. To było słabe rozwiązanie. W sensie domyślam się, że to po to, żeby było ciężej po prostu, ale... Tylko ci nowsi przeciwnicy powinni mieć więcej siły. Razem. Uthane, my brother, War, is an innocent in this drama. If you ever find an opportunity to assist him in any way, I would ask you to do so. A, może trójka jest wcześniej? Nie, no ale przecież... A, bo wojna był złapany na początku chyba. I już nie pamiętam. On był chyba na początku jakoś tam u tej rady, ale nie, on przyszedł chyba. Nie był tego. Trójka jest przed dwójką? Kurwa. Jego też właśnie nie było jakoś? Z tymi dwoma tymi? A, jaki silny człowiek. A, no tak, bo to jest mój braciak. Bierzesz białego, to masz białem i srebrnego ptaka, a jak... Kurwa, czyli co, 451 jednak? A, czy jedynka jest chronologicznie ostatnia, tak? No nie, War Standing, nie? Po prostu. O, to jest ta. Jaka młoda tu jest chyba jakaś. Chyba, że to nie ona. The young one remains unaware of the power she possesses. The council will deliberate this term, and they will send war to Earth. O, jest teraz. A mistake. The final seal will be broken, and I will revel in the chaos. You may go. No, w sumie. Tak, to to... No. Zajebiście. Część Darksiders, ataki wrogów dają... Rzeczowi mniej czasu na uniki, a wycz... Aha, dobra, Armageddon 1.
Ale nie chcę jeszcze. Czy mógłbym później to wystartować? Bo ja wiem, że jest achievement, żeby wystartować to na tym. Oczywiście już bym przeszedł Armageddon sobie na tym, nie? Bo tylko achievementy potrzebuję. Co mnie ciekawe, jak się na opowieści gra, ja pierdolę. Ciekawe, czy ile bym miał wyjebek, jakbym całą grę. Chociaż tam, no, chociaż pewnie trochę trudniej jest, jak Armageddon 1. W ogóle dopiero na tym Armagedonie można sobie zbroję ulepszać. W sensie więcej niż kupić sobie. Pierdol, to odpalaj wampirki. No właśnie, chyba tak, no bo co mogę odpalić jeszcze? Jest 23, nie będę zaczynał tej nowej gry. Poza tym ona pewnie jest jeszcze nudniejsza niż wampirki do oglądania. Także jutro dopiero tam ta gierka. I muszę się zastanowić, co dalej grać. Co za plum. Tunek, przestań mi pisać prywatnie. Na streamie. Jeszcze mi wampiry wysyłasz. Dobra, spróbujemy anulować. Nie wiem, co się stało. Co się stanie, jak dam dalej? Przed walką z Envy by się odpaliło? Czy przed walką z Pride w ogóle? To jest chyba przed walką z Envy, nie? Nie mów mi, że ja będę musiał to jeszcze raz przejść w takim razie. Ale dobra, no to już chcę później zmniejszę poziom. Nie, to chill, to chill. To nie jest problem. Dobra, to tylko jedną rzecz chciałbym jeszcze zrobić, bo tego jednego DLC w ogóle nie będę robił, ale raz bym spróbował sobie tego tygla zrobić. Boss rush zwykłą postacią w chuj trudny? A co to znaczy zwykła postać? Jak coś to tylko testuję i ta wyjebka, to chociaż w sumie mogę ją zaliczyć, to za różnica już w tym momencie. Nie ma znaczenia. Nie no, raz albo dwa zrobię, dwa podejścia max. Tu jest na pewno ten wicked do poskładania. Nie weekend, tylko wicked. Wicked. Nie wiem, jak to się wymawia. Nie, mi się bardzo podobało, naprawdę. W sensie pozytywne zaskoczenie, że Dark Soulsowe to było. Nigdzie o tym nie czytałem wcześniej, żeby tak to wyglądało. Choć, znaczy pozytywne zaskoczenie, ale wciąż uważam, że do tej gry to w ogóle nie pasuje. No nie po to jesteś OP jeźdźcem, żeby dostawać pierdol od wszystkiego, nie? I 450 wyjebek zaliczać. Tak myślę. A, sekretne postacie zaczynają z czymś, o kurwa. Po ci nowina. Czekaj, co ja chciałem zrobić? A, sprawdzić, co odblokowałem. Ukończ grę na dowolnym trybie, poziomie trudności. Tak, ukończ na normalnym i ukończ na apokalipsie. Te trzy dostałem teraz ostatnio. O, czekaj, który dzisiaj jest? 21? Tak. Normalna apokalipsa i zdobądź esencję wybranych, ale to wczoraj w nocy było. Tu jest jeszcze ulepsz dowolną broń do maksymalnego, to też wczoraj. Do poziomu umiarkowanego to też. Pokonaj ostateczny grzech, pokonaj pychę, pokonaj gniew. W sumie no trzy ostatnie bossy były w miarę łatwe. Care to give it another try. A, czyli muszę od początku zacząć. A, ja mam złe te tutaj ustawione. Dobra, daję się zabić, bo ja mam złe do walki ustawione.
Zapomniałem. Czym dobre miałem? Nie no, złe. What would you ask of this? Take your time. As you this. Który poziom miałem? 57. Marin. Teraz powinno być lepiej. MTV nie działa? Właśnie chyba nie. W ustawieniach musisz sobie odpalić. W ustawieniach sobie musisz odpalić chyba Franker Faze, żeby widzieć. A, ale możliwe, że też masz odpalone, nie, Harry? Nie wiem, nie wiem. Hej, i tak ich długo bije, szczerze. Ranker Face nie jest dodatkiem, bo to jest chyba w tym. To jest dodane w... Better TV. Tylko nie wiem, czy nie ma oddzielnych ustawień po prostu, nie? Chodź tu, robaczek, kurwa. No ja, ale ja dzisiaj też miałem problemy z tym. I chyba wczoraj też. 7TV. W sensie nie zawsze się łączy chyba.
Bip. Dobra, nie chcę mi się szczerze. Ich odjebałem. Nie jestem przyzwyczajony w ogóle teraz do bicia się z